Wybrał pan już? O, jest pan nareszcie, dobrze. To ja poproszę może tak, na początek zupa czosnkowa, dalej szaszłyk z kurczaka, do tego proszę pana frytki, sałatka szopska i na koniec piwo, duże, zimne, z beczki, dobra? Zupa czosnkowa, szaszłyk drobiowy z frytkami, sałatka szopska i duże piwo? Tak. Zgłupiał pan? To dlaczego? Jak to dlaczego, proszę pana? Zupa czosnkowa, a konkretnie czosnek, atakuje centralny układ nerwowy i powoduje po pierwsze impotencję, po drugie paraliżuje część mózgu odpowiedzialną za umiejętność korzystania z toalety. Naprawdę? Oczywiście. Mój wujek to przeżył. Ja czosnek i proszę. Impotencja. To drugie. Ale co pana trafi, nie wiadomo. Dobrze, no to w takim razie bez zupy czosnkowej. No tylko tamto reszta, prawda? Szaszłyk, frytki, tak, sałatka i piwo na koniec, dobra? Szaszłyk drobiowy zostaje. Zostaje, tak, tak, bardzo proszę, tak. Czyli coś, co w slangu medycznym nazywa się pełzającą tak. śmiercią. Tak, co? Pełzającą śmiercią to się... Szaszłyk drobiowy, pełzająca śmierć. Kwas ziarnisty zawarty w mięsie kurczaka powoduje rozpuszczenie się kości miednicy. Oczywiście nie kurczaka, tylko tego, który... No mnie, domyślam się, mnie, tak, mnie, tak. Dokładnie. Proszę pana, jeśli pan zje 3 kurczaki na raz, to jest praktycznie po panu. Te kurczaki zadziobią pana od środka. Co pan opowiada w ogóle? Oczywiście. Jest nawet popularne porzekadło: dzisiaj drób, jutro grób. Dobra, proszę pana, no to w takim razie same frytki. Same frytki, same frytki, tak? Frytki, tak. Proszę bardzo. Oj, śpieszy się panu do piachu? Nie śpieszy mi się do piachu, tylko chciałem frytki zjeść. Jedząc frytki, czopuje pan sobie układ krwionośny, co powoduje, że serce bije coraz wolniej, wolniej i wolniej, aż w końcu kaput. Nie bez powodu Amerykanie zrzucali nad Wietnamem frytki. No co pan głupoty opowiada, ja nie słyszałem nic o tym w ogóle. Oczywiście, to była głośna sprawa w swoim czasie, ale Amerykanie przegrali wojnę, ponieważ Wietnamczycy nie jedli frytek, tylko ich narodowy ryż. I w ten sposób przetrwali. Ale jeśli pan chce frytki, proszę bardzo. Tak? To ja nie chcę frytek. To niech mi pan tylko jeszcze powie, dlaczego ja umrę, jak zjem sałatkę? Już panu mówię. Proszę, pan mi powie. Jest jedno małe pytanie. Tak. Czy w sałatce szopskiej są pomidory? Czy w sałatce szopskiej są pomidory, tak? Tak, tak. W każdej dobrej sałatce szopskiej są pomidory. Tak. Oczywiście, że tak. Tak jest, oczywiście. Tak. Czyli to tak jakby w lufie pistoletu, którą ma pan przystawioną do głowy, byłyby kule. Proszę pana, w Brazylii w pomidorach macza się groty strzał i w ten sposób taką zatrutą strzałą strzela się w niedźwiedzia. A już zupełnie można nawet taką strzałą załatwić słonia. Słonia? Co dopiero niedźwiedzia. Słonia, tak? Oczywiście. Słoń trafiony zatrutą strzałą pomidorową przebiegnie góra 150 metrów i pada jak nieżywy. Ten słoń? Tak. W Brazylii? Tak. Ale w Brazylii nie ma słoni. Wszystkie zostały wybite strzałami maczanymi w pomidorach, które pan zamawia właśnie. Dobra. Czyli mam po prostu sobie wypić na obiad piwo, tak? Jeśli pan chce, żeby to był pana ostatni obiad w życiu, proszę uprzejmie. Aha, bo rak. Tak. Dobrze. To w takim razie chcę wodę. Oj, proszę pana, sporo pan ryzykuje. Też ryzyko, taki młody tak? człowiek mógłby pan jeszcze pożyć, ale jak pan chce. Woda ryzyk, tak? Ryzyk fizyk, tak? Tak. No to nic nie chcę. Słucham? Nic nie chcę. Będę żył wiecznie. Nic pan nie zamawia? Tak, nic nie chcę w ogóle. To co pan będzie robił? Będę tu siedział. To po co tu przylazłeś, Menelu? Dupę grzać na krześle? Już mi stąd, pan! Już mi stąd! By dla Boga nie chodzi sobie tylko... Pięknie, prawda, już tylko? Bardzo romantycznie, Krzysiu. Wiesz, Justynko, kiedy cię pierwszy raz zobaczyłem, serce zatrzepotało mi jak taki przelękniony ptak. A ja, Krzysiu, odkąd cię poznałam, ja spać po nocach nie mogę. Ja cały czas myślę o tobie, głowę tam tak cały czas gdzieś tam w chmurach. Nic nie widzę, nic nie słyszę. Krzysiu, czy ja mogłabym ci przeczytać wiersz? No pewnie, Justynko, czytam. O, ale nie będziesz się śmiał? No coś ty. Na karteczce napisałam. No, przeczytam. Wczoraj rano wstało słonko. Wychyliło się zza chmur i powiedziało... Co podać? Ja może soki poproszę. To dwa soczki prosimy, jabłkowe. O, tak.
Parka sobie siadła, najpierw soczek, soczek, gadka, szmatka, a potem do wyraju, potopu, nie? Co proszę? Normalnie. Najpierw za rączkę, potem za nóżkę, buzi. I dawaj, jedziemy z tym koksem. Łupy, topu. Ubrania, fruwania, łupy, topu. To co ma być? Dwa soczki. Cztery, Krzysiu. Cztery soczki. Oczywiście. Ach, trzask, prask, pęka, guma w majtkach i łupy, topu. Oj, Krzysiu, jakiś dziwny ten kelner, co? Tak, dziwny, Justynko. Bardzo dziwny. No cóż, to może jeszcze raz zacznę. Dobrze. No to posłuchaj. Mam tylko, żebyś się nie śmiał. Nie, no coś ty. Wczoraj rano wstało słonko, wychyliło się zza chmur i powiedziało... Macie pieniądze? Proszę? Macie drobniaki albo papierosa? Proszę pana, proszę stąd iść, dobrze? Dawaj forsę, bo cię opluję. To znaczy, ja nie mam drobnych, ja mam całe 5 złotych. Może być 5 złotych. To proszę. Dawaj. No popatrz, taki jeden, no. Mógłby wziąć się za porządną pracę, nie tak żebrać po ludziach. No, słyszałem! Dawajcie drugiego piątaka. Ale za co? Za głupie odżywki. Ojej. Dawaj drugą piątkę. Masz człowieku, idź stąd już. No i dużo szczęścia teraz dla zakochanych mogę pożyczyć. Dziękujemy. I jacy tam oni zakochani. Tylko starzy wyjadą, to hop do wyraju. Przepraszam bardzo, czy mógłby pan nas zostawić samych? A pewnie, oczywiście. Ja to w waszym wieku nic innego nie robiłem, tylko sam zostawałem. Telefonik do dziewczyny i łopatopu. No, dobra, idę. Nie róbcie mi tu figofago na stole. To znaczy na stole można. Tylko nie w restauracji. Chociaż tu nikogo nie ma, to dawaj na łopę, no. No nie wiem, tak troszeczkę romantyczny nastrój prysł. No trochę. No to nie wiem, Krzysiu, czytać ci ten wiersz, może tak, nie wiem, od początku, od połowy, nie wiem. Wiesz co, to nie ma sensu, i tak zaraz ktoś przyjdzie. Tak? Tra-la-la-la-la, Kuźma! Krzysiu, cześć Krzysiu, poznajesz mnie? To ja, Szajba. Pamiętasz Szajbę z podstawówki? Kuźma, Krzysiek nie poznaje kumpli. Cześć, Lala. Bo ci się rozwala. Ojej. Chodź, Lala, siadaj. Siadaj, Lala. Krzysiu, co tam u ciebie, Krzysiek? Oprzyj się na łano. Co tam u ciebie, Kuźma? Studiuję architekturę. Ojej. O, Kuźma. A ja ściągam hasz z prostytutek. Też fajna robota. Krzysiek, powiedz mi taką rzecz. Krzysiek, nie przekiblowałbyś mi parę dni? Czy przekiblował? Tak. Przekiblował u siebie, no bo zanim mnie gliny przestaną szukać, co? Nie, to raczej nie, raczej. Raczej nie, dobra, Krzysiek, wezmę twój telefon na wszelki wypadek, to zadzwonię. Ty, nie wiesz, gdzie można kupić broń? Nie mam pojęcia. A ty, Lala? Nie wiem. Lala nie wie, Kuźba. Dobra, idę. Ej, Krzysiek! Twój tata idzie. Teścio! Kuźba! Może kwiatka dla damy? Nie, dziękuję. Nie kupisz kwiatka damie, chamie? A co on taki z korzeniami, co? A taki róż to taki jest. Dwie dyszki imię nie ma. Dwie dychy? Będziecie to pili? Dwie dychy, ale za co, człowieku? Za kwiatek. I za spodnie, bo baba mnie goniła, rozdarłem na płocie. Dobrze, proszę bardzo, ale proszę naprawdę stąd iść, zostawić nas samych. No, a będziecie tu jeszcze czekać? A to jeszcze? Bo czekajcie, przyniosę breloczki. Ojej. Wiesz co, już tylko to nie ma sensu. Kelner, płacimy! Oczywiście, 20 zł się należy. Nie mam. Zapłaci pan potem. Ale widzę, przypiliło. Łopatopu. Justynko, ja cię przepraszam, to naprawdę tak nie miało wyglądać, no. To miała być romantyczna kolacja. Ale wiesz co? Wiem, mam pomysł. Pójdźmy do parku na spacer. O nie, Krzysiu, ja już mam tego serdecznie naprawdę dosyć. Ja mam chęć na zupełnie co innego. Na łupu-cupu mnie w mieszkaniu. Natychmiast!
Panie Henryku, jest zamówienie od klienta. Czego chce? Jesiotr nadziewany jabłkiem. Co? Jesiotr nadziewany jabłkiem. Ktoś zamówił jesiotra? No. Za 300 zł? No. Jak ja nienawidzę tych bogoli. Tylko nakradną złodzieje, tylko tak przychodzą, tylko tak zamawiają, tylko tak żrą, tylko tak się napychają. Czekaj, przyłatwimy skurczyszyńca. No ale jak to? Zamiast jesiotra damy mu starego morszczuka. Ale zaraz... Trzymaj. Ale panie Henryku, przecież on się kapnie. Nie kapnie się. Tacy dorobkiewicze nie odróżniają nawet łyżki od widelca. No ale się kapnie. Nie kapnie się i zanieś. Kapnie się. Nie kapnie się, zasuwaj. Nie kapnie się. Złodzieje tylko się nakradną, tylko biednego człowieka, tylko by wszystko mu zjadali, jesiotra, cholera. Co się stało? Kapnął się. O skurczyszyniec. Powiedział, że chce jesiotra i do tego z ziemniakami. Tak? No. Chce jesiotra? Tak. Dobra, czekaj. Niech się udławi tym jesiotrem. Bogol w dziąsło szarpany. Czekaj. Masz. Zajdziesz mu jesiotra. Masz. Czekaj. Włożymy mu do tego jego jesioterka, proszę ciebie, muchę. Nie. Chodź. Nie, ale... nie bój się. Muchę. Dobra. Przyklep, tylko uważaj, żeby tam wiesz. No ale panie Henryku, jak to muchę? Jesior, zestaw z muchą. Dobrze, no ale... ale no, panie Henryku, no ale jak on się... ale jak on znajdzie tą muchę i się mnie zapyta, co ona tam robi, no to co ja mu powiem? To powiedz mu, żeby się jesiotra zapytał. Myśli pan, że tak trzeba? Trzeba, tak trzeba. Właśnie tak trzeba. Ale zaraz, ale... no ale przecież klient chciał ziemniaki, a nie frytki. A czym to się różni? To kartofle. Ale ziemniaki. To jest wszystko jedno. Idź mu zanieś. Jesteś kelnem, nie kuchasz się, nie znasz. To jest wszystko jedno. Z tego samego ja to robię. Wszystko jedno. No tak, to wszystko jedno. Kartofle to samo jest. Jemu nie jest wszystko jedno. W uchu masz jeszcze. Jemu nie jest wszystko jedno. Ty widziałeś, jak on nas traktuje? Ty widziałeś, co on z nami zrobił? Z nami. Mhm. Tak? Chce ziemniaki? Dobra. Będzie miał ziemniaki. Będzie miał ziemniaki. Ja tu mam specjalnie dla niego ziemniaczki. Ale panie Henryku, przecież to są ziemniaki z niedojedzonych resztek. A co, dasz mu świeże? Świeże mu dasz, tak? Ostro pan gra. To znaczy, ostro gramy. Tak jest, trzymaj, zanieś mu. Idź, dam ci zupy potem. A to bydlak. Co on z nami robi? Jeździ po nas jak po burej suce. No, ale przynajmniej rybkę chapnął z muchą. Nie chapnął. Co? Mam ją w spodniach. Ła! Włożył ci w spodnie? To oznacza jedno. Wojna. Wojna? Zastrzelimy Bodeserem. Co pan tam znowu robi? To najmocniejszy środek na przeczyszczenie, jaki wymyśliła ludzkość. No nie, jak to, panie Henryku? Nie, no przecież tak nie można w ogóle. Zanieś mu, tylko się nie zbliżaj do tego za bardzo. Ja? Dlaczego ja? Uważaj. Nie, ja nie chcę. Nie, ja go nie będę brał. Dlaczego to w ogóle ja mam nosić? Bo jesteś kelnerem. Nie, nie będę tego nosić. A kto ma nosić, kucharz? Nie wiem, kto ma nosić. Ja już tam byłem, dziękuję, wróciłem, mam nawet napiwek w spodniach. Szmata. A może. Tchórz. Kelnerskie zero. Gastronomia to sport dla odważnych. Otwórz mnie to. Proszę, pan idzie.
O! Zjedzone! Zjadł? Ja jak? Ja zjadłem. Zmusił mnie. To lepszy cwaniak. Powiedz szefowi, że mnie nie będzie 2 tygodnie. Ale dlaczego? Muszę lecieć. Mam 2 tygodnie rozwolnienia z pracy. Otwórz mi to! Otwórz mi to!